Kolejna skrzynia. Wadliwy, ciężki młot. No kurde, już miałem wracać właśnie. Ty, bo ja z głodu zdechnę zaraz. Dobra, myślę, że już starczy na pierwsze wyjście. Masz tam te chlebki, co ci dawałem, czy nie? Tam chyba trochę za mało rozświetlone, dlatego ich tyle teraz przychodzi. O, dobrze tu wlazłem. Nie powiem ci, łucznicy mnie tutaj denerwują. No irytujące są, to prawda. W sensie specjalnie muszę się wycofać, no. Łuk wziąć. Czy mi się przywarciło właśnie z tym spelkiem od tych wampirów. Jeszcze gorszy jest ten slow. Tego nawet nie odczuwałem ani razu. Żelazne kowadło znalazłem. To będzie nam potrzebne do zrobienia rzeczy. Mhm. Decyzyjny zwój zaklinania. Kolejny łucznik. Wlazł do mnie, do środka, dziadyga. Jeszcze się ktoś obudził na Steamie, to powinien się na offline wziąć. Siema, w co grasz? Nie, pożyczam dzisiaj bratu pastę, teraz przewodzącą, i zapomniałem ją odwieźć, teraz przepraszam. Ja pierdzielę, ile tego barachła tu stoi. Chyba nie tędy razem. No właśnie nie. Umieram z głodu. Zostaw mnie. Fajnie, że taka dysz, czy nie wiem co to jest. No. Potrafisz sobie przepchać taki wózek, który postać ledwo mogłaby. Okay. Kurde, jestem głodny i mam slowa. To przy ganiance zombiakami nie jest nic dobrego. Właśnie, jak się ma głód, to ma się tylko slowa, czy? Właśnie nie wiem, przy ganiance głodem zdrowie się nie odnawia, spowolnienie o 25%. Jad. Dobra, to mogę wyrzucić. Dobra, ja się może cofnę. Ja też wracam, bo przymieram głodem. Ja mam 8, 9, 10. Nie mógłbym tak niby chwilę poczekać i iść dalej. Ale czy ja chcę? O, fakt. Tak jakby mi się robi nieprzyjemna atmosfera znów. O, zabij go! Dobra. No, tam masz kowadło, co? Tak. I już właśnie z nim idę na górę. Tylko muszę znaleźć drogę powrotną. A to już jest cięższa sprawa. Bardziej się martwię o to, że... Dobra, jestem już tak naprawdę przy wyjściu. Bo bardziej się martwiłem o to, że tutaj no niestety z tym slowem to jest ciężko. A nie, czekaj, to jest to wyjście, oczywiście, ta skrzynka, co ty ją otwierałeś. To wyjście jest w prawym dolnym rogu, okej. Czy ja widzę, gdzie ty poszedłeś, czy nie? Chyba nie, widzę tylko swoje.
W tym momencie sobie siedzę, kopię złoto. No to nie widzę się. Zostaw mnie. Dobra, wychodzę na zewnątrz. Znalazłem trasę. Uhu. Jest piecor. Czy potrzeba coś do... A, jest paliwo, dobra. Ja tam wsadzałem, tylko... To ja wsadziłem. W środku nic nie ma, widzę. Nie, zabrałem całą mieć. Nie wiem, czy mieć tutaj jest jakaś przydatna, ale... Na początku na pewno. Ale zawsze coś. Bo na przykład taki terrarium mieć to jest jedna z najgorszych. No tak, ale też na początku się przydaje. Nie, akurat nie. Zgasiłeś mnie, kurwa, totalnie. Nie, akurat nie. No w terrarii akurat mieć to... No widzisz, zbrojka jest z miedzi. No. Tylko tak, nie wiem, czy nie wykrywa mi twoich sztabek podczas craftingu. Tak, 37. Aha, wykrywa. Ja w skrzynce mam tylko 10. 11. No. Będę pamiętał, żeby się nie pomylić. Nie da się tego przyspieszyć. Dobra, tak, klata. To do śmieci. Ale pięknie wyglądam. Ci jedną ukradłem, ale już ci oddaję. Jeszcze 8, mam cały set miedziany. Przestałem sobie na chwilę mnie zbierać, zbieram żelazo. Znaczy powiem ci osobiście, że nie zbierałem w ogóle chyba miedzi. A wydropiłem większość. Brak z tym craftingiem, co ja z tego mogę zrobić? A, też mieć. Krwista salwa. Jak to zrobić? Odłam pustki. Aha, tego to nie mam. Tak, tajemniczy portal wzywa mocnego potwora. Ty mam młotek, który wali kamieniami. Ciekawe. Trochę zwoi do zaklinania znalazłem. Nie powiem, nawet. No widzisz, to ty sobie eksplorowałeś. A ja głównie kopałem. A, ty głównie umierałeś. Dwa razy. Ej, wykonałem questa w rajeczek od tego NPC-ta, bo znalazłem te sztuczne kły. Zakończ zadanie. Ciekawe, tutaj masz kilka odpowiedzi. Masz zakończ zadanie, nie sądzę, że mogę ukończyć to zadanie. Poszukuję większego wyzwania. Dobra, zakończyłem. 4 miksturki, 41 monet. Zabij obrońcę złego. A, czyli z tego portalu. Dobra, akceptujemy. W ogóle tych dźwigni nie używasz? Nie, bo raz bodajże jak kiedyś robiłem tą serię trzyodcinkową, to kliknąłem i mi TNT pod nogami wyjebało. No tak, ale je miałeś tutaj akurat odsunięty i to tak mega. Nie wiem, jakoś mam awersję do tego. Złe wspomnienie. No. Dobra, to mogę... nie da się tego dopalić. Dobra, no ja już mam cały miedziany secik.
Trochę zbroi mi wpadło. Trochę zbrojki mi wpadło. Byś po drewno. Powiem ci, że nam się teraz owce nawet tutaj porespiły. A właśnie uszkodzone narzędzie żelazne. To się przepala, to się przepala, mój drogi, na miedź, żelazo i tak dalej. No tu jabłka mogą być. O, jabłuszka, dobra, już nie będę głodował. Ale nie ma konkretnej ilości. Wiesz co, chyba dwa potrzeba na jedną sztabkę. Chyba. W sensie ze tych uszkodzonych. Mhm. Ile dropik? Tak, już ci mówię. A nie, to z jednego narzędzia dwie sztabki idą. No, no to wychodzi. Jedno narzędzie, dwie sztabki. Nie, to nie jest złe. Teraz ja szukam drogi wyjścia. Dobra, robię już żelazny mieczek. Nie podoba mi się fakt, że jest tutaj dźwignia. A ta dźwignia nic nie robi. No być może już jest rozwalona. Jest taka możliwość, panie aktor. Kurwa, chyba ci miedź zajebałem. No oczywiście, że tak. Już ci oddaję. Dobra, to tu jeszcze miksturki włożymy. Żelazna bomba, to mi nie jest potrzebne. Stury, bronie, portale. Tu też trzy skrzynki rozłożone. Bo ja podpierdalam co niektóre rzeczy. Pamiętaj, że jak coś craftujesz, to niestety, ale korzystasz ze skrzynek wokół. Więc pamiętaj, że mi tam nie podpierdolić co nieco. Dobra, czyli muszę mieć po prostu wyliczone co nie. Najlepiej. A jak mam w ekwipunku daną ilość, to mi korzysta tylko z ekwipunku? Tak, dopóki ci starczy na to z ekwipunku, to tak. A kto chcesz taki młotek? Jaki młotek? Z chęcią przyjmę. Mam tu jeszcze gorszy, minus 15 uszkodzeń i minus 10 prędkości ucisku, ale dałem ci ten lepszy. Ale musisz dać mi trochę jedzenia. Okay, coś za coś. Czy wezmę tak, weź to chwilowo, ja sobie coś ogarnę z krów. No ale wiesz, że nie da się tego przytapiać jeszcze? W sensie jedzenia? Jeszcze nie możemy? Nie, bo nie mamy chyba grilla. Ja to spokojnie kukurydzę mam. Łotki idą tu. No tak powiem ci szczerze, że mi się ten łuk w ogóle już nie przyda. W taki sposób może być. Ty korzystasz z tego pieca, bo tutaj są dwie sztabki miedzi. Już biorę to. Bo coś robiłem, tylko nie pamiętam co. Dobra, to już mogę tylko napisać. Tak, śmiało. Nawet wiem co robiłem, chciałem kilof zrobić. Dobra, idę po drewno. Aktor, mogę ci zajebać dwie sztabki miedzi? Dobra, bierz. Oddam. Dobra, chleb mi się nie przyda na razie, złoto też nie. Drewno też nie potrzebuję.
o tym bardziej. Kapustkę można w sumie też zostawić. Dobra, ja schodzę dalej. Trochę armora mam, to się nie boję aż tak. Ja muszę poprzepalać. 12 armora. Właśnie, bo mam 4 fragmenty mapy, co z tym? Nie wiem, nie wiem. I aktor, umawiamy się tak. Ja biorę północ i wschód, ty bierzesz południe i zachód. Może być? Okej. Okay. Wtedy sobie nie będziemy, wiesz, tam wchodzić w paradę i tych rzeczy. A po prostu, wiesz, jak gdzieś będziemy razem się wybierać, to już ustalimy to między sobą. Teraz nie wiem, zbierać to umieć, czy nie zbierać? To przykro takiego zostawiać. Dobra, przetestujmy miecz. Dobra, ten mieczyk już fajnie. Fajnie atakuje, fajnie zadaje. To już mi się podoba. A, właśnie, Shiro. Mm. Przypomniałem sobie, że mi się dziwi na czacie ogólnym, jak Devi go bije, to śmiesznie może być. Czemu? Nie mówię po prostu. Aha, to teraz mnie przestraszyłeś. Bo mój idol bije i super będzie. Idol każdej osoby na serwerze. Kawar? Kawar. Jak kawar wyjdzie, dostanie bana znów. Ej, w ogóle patrzyłeś u tego myśliwego? Nie, jeszcze nie byłem. Myśliwy, jesteś bogaty czy biedny? Pokaż mi swoje towary, chciałbym ci sprzedać. Dołącz do mojej osady, bywaj. Możesz go zaprosić do osady. To zapraszamy do osady. A, nie zaprosimy. Wełna. Wełnę chce? Te wełna, nie chce mi się... tych owieczek ubijać, bo nie wiadomo, nie? No właśnie. Trzeba Shirsy jakiś ogarnąć. Że Shirsy nam się bardziej przydadzą. Nie wiem, czy to się pięć zbugował, czy o co chodzi. Ale co? Bo niby mam 2 sztuki rudy miedzi, nie? Ale to potrzeba 4. A. Dobra, to się rozumie już. Chyba 4, bo mi zostały 3 i też nie szło. 32 sztuki miedzi. No to ładnie, że za szarą. O, strażnik przybył. Myślę, że teraz możemy nawet spróbować bossa zrobić, co ty na to? Teraz to nie wiem, to tak... To taki pierwszy, taki... Cthulhu. Cthulhu. Nie, to był Cthulhu. Wiem, ale wolę sobie najpierw rzeczy zrobić, no. Okej. Zbieram to umieci, zbieram. Dynamit! Von Gnojki. O, jest vampire. Wiesz, vampire nawet schodzi na lajcie. Waterfey, Winyl, powierzchnia. Włóż do twarzy, żeby posłuchać. Wow! Czyli są nawet takie... Takie piosenki jak w Minecrafcie, nie wiem czy pamiętasz. Chyba. Coś wylukałem po lewej stronie, idę tam. Do kopalni znowu, bo zabrakło mi dosłownie z 4 sztuk sztabek miedzi. A nie masz tam u mnie? Nie. A, nie, miedzi, ja nie miałem. Sam od ciebie brałem. No to przede mnie ci zabrakło.
muszę iść, potem zbieram na rzeczy żelazne, a potem na końcu na złote. U mnie z rudami jest czystka. Nie wiem, to już trochę tam złota nawet miałem. No właśnie u ciebie jak tam po chwilę pochodziłem, to tam trochę było, a u mnie to jest taka czystka, że czystka. Widzisz, ale ja w sumie latam i zbieram. Ja nawet zbytnio nie wydobywałem. Grubel śniący pas. Grubel śniący pas, ale tłumaczenie świetne. 10 maksymalnego zdrowia. Uuu, fajnie. Nie, ale żelazo to ja bierę. Żelazo to jest chęcią wezmę. A ty wiesz, ile tych wampirów się tu będzie respić? Dopóki nie oświetlisz. Miałem ten sam problem, aktor. Oświetlone. No już nie powinny wtedy respić. Wampir schodzi u mnie na 5 hitów. Co tego tłuczesz? Żelaznym mieczem. Bardzo przyjemnie się to robi, powiem ci szczerze. A jak młotek? W miarę, ten się jakoś tłucze. Ale większe ma DPS niż łuk, czy nie? No na pewno, tylko jak zrobię sobie lepsze rzeczy, to jednak chyba łuk wybiorę. No tak, bo to jest taki, wiesz, dodatkowy w sumie na jakąś chwilę, nie? No lepiej, bo niby jestem wolniejszy przy rzucaniu tym, ale... Jest wolniejszy? W sensie chodzi mi, że moja postać zwalnia, jak tym rzuca. A. Ale atak speedka ma większy. To tak, ale mówię tak ogólnie, czy... Ty spotkałeś już pełzające zombie, czy nie? Zające chyba tylko raz to na swoim świecie. Pełzające zombie. Nie zające. No nie. Mówię. Bo powiedziałeś zające, wiesz o tym? A to moja pomyłka. Tak słucham, zające? Ty, razem do granicy mapy chyba. Granice mapy? No. A, słuchaj, bo tutaj są wyspy. Więc jak my się tutaj, wiesz, surowcy już wykasztanimy, to trzeba iść na inną mapę. To w ten sposób chyba działało, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo serio, to już jest koniec mapy. No i dalej się przejść nie da. W sensie wtedy surowce to już tylko z mobów, nie? Aha. Aczkolwiek sporo jest u surowców. W tej chwili mam już ile rudy, czekaj. 115 rudy miedzi i jest żelazo. Rudy złota 31. A rudy żelaza nie widzę. No i gdzie mam rudy żelaza do cholery? A tu jest na pasku 66. I kurde na mnie uwzięły, no. Dziadostwo. Ile to, żeby zrobić żelazną?
Wydaje mi się, że są takie same proporcje, w sensie 8 na spodnie chyba, 11 albo 10 na głowę. No wiesz, że już nie muszę robić tęt żelaznej. Dlaczego? W sensie nie miedzianej, mogę sobie teraz żelazną zrobić. A to ty w ogóle zbrojki jeszcze nie miałeś? No nie. Tempo szlachetna podkowa. Zwiększa szansę na krytyczne uderzenie o 5, ale minus 4 uszkodzenia. Lipa. Dobra, tu już wszystko obszukałem. I północ można powiedzieć, że mam zaliczoną. Zaraz lecimy na wschód. Tu widzę tego cholernego pełznaka. Nie no, żelazny już robi robotę naprawdę. To jest mi łucznik rozpieprzy. Nie, pełzak. W końcu cię kurde zabije. Jaskiniowiec. Ty, on dał rudy złota 22 sztuki. O ty gnoju. Nie wiem, czy je spotkałeś już takie latające z kimś żółtym kawyczkiem. No i to wiele razy. No to on dropił złota od cholery. Wiem. Skąd zabiłeś go? Na tamtym świecie tak. Aaa, takie buty. Tylko się nie chce mi po prostu ganiać cały czas, bo to będzie ci uciekać i uciekać. One się zamieniają w kamień bodajże. Dobra. Kolejne przejście. O, ile pełzaków, cholera. No i znów północ cała zawalona. Małe są te mapy. To myślę tak, to, że robimy sobie żelazne albo złote sety i chyba na tego bossa już możemy iść. Można, tylko przydałoby się któryś teren wyczyścić, bo teraz jest cały w drzewach. No, w sumie tak. Tylko pójdę trochę łuk jeszcze ogarnę. Aha. Tu jest chyba jakieś przejście. No właśnie, tak myślałem. Chcieli mnie w chuja zrobić. A wampiry to się mogło respić, bo tak? To znaczy, jeżeli oświetlisz, to na pewno będzie ich mniej. To jest taki... W sensie, czy one mogą się respić na takim zwykłym terenie? A nie, 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 tylko na tym cmentarzu. Aha. Jak zablokujesz cmentarz, to nie ma opcji, żeby się zrespiły. Bo tutaj nie ma nigdzie cmentarza, ale on się nadal pojawił. To może on się respi gdzieś w okolicy. No, aktor, załatwiłem sobie łóżko.
jest ruda złota.